kołnierz ortopedyczny, bo wtedy stoisz jak taki mumin, który nie może ruszyć szyją. Musisz się cały obracać. No, inaczej się nie da. Wiecie, hit? Proszę. Elitarny sprzęt. Kurde, brandu nie widzę. Ale wydaje mi się, że może być to nawet handmade. Piękny teleskop. Prosto od naszych sąsiadów, podejrzewam. O, jak patrz, jaka ładna płynie. Taka jasna. Czekaj, zobaczymy, czy jej coś nie pi***. No, spadamy, bo znowu będzie jakiś... Mam rybę. Nie wiem, czy nie lipie. Poszedł. Lipas, bo widziałeś, jak się wygina? Kurde. A taki był. Pod czudychę mógł mieć. Tęczowa. Ale fajna. Tylko nie spiął. Cześć. Hej. Witamy was. Dzisiaj co? My już skoczyliśmy, jak widzicie, z muchówką. Będziemy starać się złowić... Rybę. Rybę, tak, rybę. Naprawdę, bo warunki są świetne. Warunki są cudowne. Znaczy, przed chwilą skończyło padać, także ogólnie jest im plus, nie ma co narzekać. Woda jest całkiem czysta, ale... No zaczyna trochę pośniegować. Niestety, z tego co się dowiedziałem, no niedawno tutaj było dość dużo śniegu, a tego śniegu już nie ma. To prawda, wody nie zbrudziło, ale tak jak patrzyłem, to jej temperatura dość mocno spadła. No i widać, nie, że tej wody dużo wpada z różnych strumyków i tak dalej, także... Tak, także obawiam się, że pomimo tego, że jest czysta, to jej temperatura jest niska i podobnie może być z aktywnością ryb. Także nic nie obiecujemy. Nic nie obiecujemy, no. Widzicie, jak ja wyglądam, opatulony, normalnie, że masakra. Adaś ma tyle kapturów, że jest jak w kołnierzu ortopedycznym. Musi się cały obracać, bo samą głową mu trochę ciężko. Ale powiem wam, że nie jest za przyjemnie, naprawdę. Nie, nie jest. Mimo tego, że nie mam rozum. No teraz się przejaśniło. Troszkę się przejaśniło, ale było o wiele gorzej. Dobrze, ale klucz tematu polega na tym. Jak się trafi jakiś lipień, będzie super. W tej rzece za nami, no co, trafiają się tęczaki. Więc trafiają się lipienie, tęczaki, potoki, no. Także no, jak jakiś tęczak albo lipień się zamelduje, to będzie bardzo miło. Czasu mamy sporo, zobaczymy też, na ile nam wystarczy zdrowia po prostu, bo już trochę psychofizycznej. Trochę łowiliśmy, ale za wiele się nie działo, bo nie działo się po prostu nic, a zimno już dało sobie znać. No dało. To prawda, nauczeni ostatnimi doświadczeniami, bo jak się tu skąpałem, to mieliśmy potem problem z rozpaleniem ognia, nawet tutaj przywieźliśmy jakieś drewno. Może uda się rozpalić jakieś ognisko, zjemy jakąś kiełbaskę w przerwie i co? I później pewnie pójdziemy łowić dalej, ale... No i co? Będziemy łowić na nimfę krótką, nie? No na suchara raczej nie, no na streamera wydaje mi się, że nie wolno. No tak, To prawda, słyszeliśmy, że niby tu wolno, ale jakoś tak wydaje mi się, że styczeń, okres ochronny pstrąga potokowego i łowienie na streamera... No mniejsza z tym, no tak czy inaczej będziemy nie do końca. Próbowali nimfą, no i zobaczymy, no. Tak. A nic innego się raczej nie zanosi. Dokładnie. Także nie tracimy czasu i lecimy nad wodę. No. Także do zobaczenia. Co, zaczynamy zabawę. Warunki nie rozpieszczają. Zobaczcie, tam na kamyku na wprost nas siedzi pluszcz. Nie wiem, czy z GoPro go będzie widać. A już się chyba spłoszy. Jest taki poddenerwowany mocno. Też sobie tutaj żeruje. Bardzo fajny ptak. Spróbujemy tam za kamykiem podejść. A powiem wam, że jest styczeń. I ogólnie raczej się szału nie spodziewamy. Woda tak jakby delikatnie trącona. No oczywiście łowimy no, krótką nimfę. Szukamy jakichś lipasów. Zobaczymy, czy uda się dzisiaj coś złowić. Opowiem wam, że pogoda nie rozpieszcza. Pickens też próbuje za kamykiem niżej. No tu za przelewikiem takim jest głębsza dziura. No niestety nasze obawy na razie się potwierdzają, bo tu środkiem, gdzie jest dość głęboko, tej wody jest jakby więcej, widać, że ma taki bardziej brązowy odcień. Dlatego jak zaczynałem z chruścika i zajączka, teraz założyłem, jakby to powiedzieć, taktycznego parcha.
No i w tej głębszej wodzie wypada nim trochę pogrzebać. Jak wiadomo, na brudną wodę i ewentualnego tęczaka to dobre wystawienie. Mam mały uraz do tej rzeki. Po ostatnim łowieniu tutaj, kiedy się skąpałem w martwym tarąbiście. Chłopcy łowili, a ja siedziałem w samych gaciach w aucie. Nie było najprzyjemniej. Także dzisiaj obstawiam, że będę bardzo ostrożnie się poruszał. A dzisiaj jest jeszcze znacznie zimniej niż wtedy, więc no, trochę chory jestem. Także na pewno nie powinienem stać w zimnej rzece. Pojenie trochę glonów i spraw. Woda przybrała i niesie syf. Tam gdzie macie Adasia walczy. Tak, byliśmy chyba w tym miejscu, zrobiliśmy najwięcej ryb. Na skałaczku mam taką bardziej lipieniową muszkę. Jako ten prowadzący partner zdecydowanie w stronę tęczaka. No a też trafiały się też lipienie na parchnie, ale tak z premedytacją to też nie bardzo mi się. Moja ostatnia gleba miała miejsce tam, koło tamtej kępy trawy. Nie było to przyjemne, bo to już było zimno. Zmieniam miejsce, idę trochę niżej. Adek został na poprzednim miejscu, stwierdził, że jeszcze tam po grzebie. A ja w sumie trochę tak z przekonaniem do tego następnego naszego miejsca podchodzę. A z drugiej strony, ojej, podoba mi troszkę inny charakter, jest głębsza i spokojniejsza. A przy obniżonej termice może to będzie klucz do sukcesu, zobaczymy. Z drugiej strony po prostu wiecie, spacer między jednym a drugim miejscem pozwala się trochę ogrzać. A pomimo tego, że mam grube wełniane skarpety, 3 warstwy, nie, w tym razem to 4 warstwy na nogach, i tak już zarąbiście zimno. Momentami na szczęście wiatr przestaje wiać i pada, i deszcz padać, ale tak na przemian, niestety moczy ręce, potem zawieje i no jest, że tak powiem, mało komfortowo. No ale czego się nie robi dla ryb. Miejmy nadzieję, że się odwdzięczą. No i bateria mi pada. Próbujemy szukać rybek. Pikens poszedł w zupełnie inne miejsce. A niestety woda coraz gorsza. Widać, że coraz bardziej pośniegowa. Dobrze, nie widać zupełnie, żeby się coś działo. No ale wiecie, mamy styczeń. Obaliśmy się bardzo oczywiście tej wody, że będzie taka średnia do łowienia. Ale mimo wszystko, no, leci oczywiście zupełnie inaczej. Ryba żeruje, nawet jak jest ta woda trącona, to nawet lepiej czasem. A w zimie jest odwrotnie. Woda taka pośniegowa raczej nie sprzyja żerowaniu rybek. Oczywiście temperatura też. Z tego spływającego śniegu jest bardzo niska. Widać, że kormorany też się kręcą. Z samą wodą nie spotkaliśmy żadnego ptaka, ale w powietrzu cały czas zasuwają. Podejrzewam, że wcześniej rano, zanim ludzie zaczną się kręcić, to sobie tutaj żerują. Bardzo zdeptane, widać, że jest tu sporo dzików. Mamy rybkę. Niestety, to chyba potok, no ale co zrobić, atakował kiełża, bardzo ładny potok, o, powoli go, nie będziemy go męczyć, wytnie ładna ryba, bardzo ładna ryba, powiem wam, szybko go postaram się wypiąć, a nie, jednak na chruścika malutkiego wziął. No taka ryba spora. Puszczamy potoczka szybko. On już jest potarny na pewno. O, poszedł. No niestety. Ładna rybka.
On wzięła potoczek na małego. Na małego chrusta. Zresztą to ta przynęta, którą ostatnio dla was wykonywałem, którą z powodzeniem zawsze stosowałem na lipienie, udało się przechyczyć, ale niestety nie lipienia. Mamy końcówkę okresu ochronnego, koniec stycznia, ale staramy się jeszcze potoków oczywiście nie łowić. Widzicie, bardzo mała przynęta, ale spodobała mu się i uderzył. Tu niestety możecie zobaczyć potwierdzenie naszej wcześniejszej teorii. Woda jest brudna. No wiecie, taki podszarpywany parch. Na wolno płynącej wodzie może z muchą nie ma nic wspólnego. Przynajmniej nie za wiele. Ale na pewno jest dość skuteczny. Chcecie hit? Proszę. Elitarny sprzęt. Kurde, brandu nie widzę. Ale wydaje mi się, że może być to nawet handmade. Piękny teleskop. Prosto od naszych sąsiadów, podejrzewam. Tylko zza wschodniej granicy, tu oflagowanie. Proszę. Druga część tutaj. Jakiś łowca był. Ten czuwa. Ale fajna. Tylko nie spiął. Tęczowy chyba. Tak mi się wydaje. Mamy chyba tęczówkę. Powiem ci, ale taki nie chce się, nie da się go za bardzo ruszyć. Stanął i koniec. Trochę jak brzana. Trochę się zachowuje jak brzana, zobacz, stanął i nic. Taki kaban. No. Raczej nie z tych małych. Nie, on nie jest z tych małych, uwierz mi. Może trochę uda mi się go. O, już. Ty jest blisko, może. Bym go Andrzej. Nie jest mały. Andrzej. Co najlepsze to potok. Wydaje mi się, że wiesz, te potoki potarle głodne są po prostu. I nawet w takiej wodzie gdzieś tam starają się coś chapnąć. No, spadamy, bo znowu będzie jakiś. Mam rybę. Nie wiem, czy nie lipie. Poszedł. Lipas, bo widziałeś, jak się wygina? Kurde. Ej, zły jestem. Poczekaj jeszcze chwilę. On to... On to zrobił na złość, wiesz? Wiesz o tym, że on to zrobił na złość? Tak. Żebyśmy stali tu kolejne 3 godziny, że nam odpadły nogi. Andrzej, jest mi bardzo zimno. Co? No, widać, ja ją stąd widzę. Jętkę i rybę, to ja dojrzę, człowieku, spod mostu. Michał odrywał. Zastanów się.
Jak plastik może być surowy? Ale fajne te kamyki to są. Dalej ciśniemy na nimfę, żeby było ciekawiej. Tu nawet jętka zaczęła się roić. I to w takiej całkiem przyzwoitej ilości. Tylko że jakość wody, ten pośnieg i zbrudzona, no nie widać, żeby jakiekolwiek ryby się do nich podnosiły. Moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. No niestety tych ryb, które planowaliśmy, nie było. Lipun znaczy, pokazał nam kuku przed chwilą. Jakieś 5 minut temu, kiedy padły sakramentalne słowa, kończymy. Adasiowi ugięła się wędka, pokazał się lipień i spadł lipień. No to zostaliśmy jeszcze chwilę. No ale już nie. Generalnie już czas nas goni. Zaraz będzie nas wykończyć. Zmieszkać, a mam jeszcze trochę drogi do domu. A jeszcze chyba jedną sprawę właśnie administracyjną z PZW musimy sobie załatwić, a będziemy akurat tutaj, więc przy okazji się uda. Dlatego musimy kończyć. Mamy odmrożenia nóg na pewno, tak. To jest pewne. Powiem wam, że nie widać, żeby tu był śnieg i ogólnie wygląda, ale chodzę krzywo. Ale kurde, powiem wam, że woda jest zimniejsza niż otoczenie i to sporo. No. I to właśnie woda była dzisiaj największym problemem, bo ewidentnie mamy pośniegówkę, bo uwierzcie, że teraz naprawdę pomimo tego, że jest gdzieś, nie wiem, która może być, jakoś jest przed trzecią. No. Czyli wiecie, zaraz ma być zmierzch, a tu sporo jętki się roiło i pojawiło się kilka zbiórek. A co, ale no... No brakuje czystej wody. Gdyby brakuje była czystej czysta woda, wody, to byłaby szansa dzisiaj naprawdę fajnie połowić na suchara. I dałoby się połowić na suchara, a nie tylko na nimfę. No ale niestety, no tak jest, wiecie, takie warunki, no i co zrobimy, no trafiliśmy wiecie, na takie... Najczęściej brakuje niewiele do sukcesu. I tak było nieźle, bo po prostu dało się łowić, szał nie było, no potoki się tam zapięły. Trafiły się dwa potoki, całkiem ładne, no ale no jeszcze nie pora na nie. No w sumie już niedługo, no wiesz, to tam pod początek sezonu, ale takie widać, że potarle, bo wiesz, lekko wyobijane, także będą na pewno żerować za niedługo, dość skutecznie, nie? Podejrzewam. No. Dlatego uciekamy, trzymajcie się. Do zobaczenia w przyszły piątek. I co? No za wszelkie lajki, suby jesteśmy wdzięczni. I miejmy nadzieję, że jak zdejmiemy buty, to tam nie stopy będą w całości. W ciemnym kolorze. Także lecimy. Cześć. No, hej.